Szykujcie fajerwerki, Tim Sweeney niedługo stanie się patronem niskich cen i walki z monopolem. I gdyby nie ta wzmianka o monopolu, pewnie jego wizerunek wykorzystywaliby w reklamach MediaMarktu. Dwa tygodnie temu szef Epica wypowiedział wojnę firmom Apple i Google. Stało się to zaraz po usunięciu mobilnej aplikacji Fortnite z App Store'u i sklepu Play. Firmy zarządzające tymi platformami pobierają 30% marży od każdej zakupionej aplikacji, a także za dokonane w tych apkach mikropłatności. Epic w Fortnite stworzyło dodatkową metodę, która pozwalała na bezpośrednią płatność, pomijając w tym całym transferze Apple czy Google. To oczywiście zaowocowało banem Fortnite'a. W odpowiedzi Epic Games niemal natychmiastowo, bo jeszcze tego samego dnia, wystosowało pozew, a także rozpoczęło kampanię społeczną, starając się podciągnąć działalność Apple pod definicję monopolu. Taka szybka reakcja nie jest zasługą turboprawników i PR-owców, a raczej dobrze obmyślonego planu, który prawdopodobnie powstawał jeszcze długo przed 30 czerwca. Dlaczego akurat 30 czerwca? Tim Sweeney wierzy w słuszność wyłącznie własnych poglądów i jest jednym z tych ludzi, którzy w rubryce kontaktu alarmowego podają samego siebie. Jest to też taki typ znajomego, który zapyta się, czy może zjeść ostatnie ciastko z paczki i zjada je nie czekając na odpowiedź, lub robi to wbrew wyraźnym sprzeciwom. Pod koniec czerwca Sweeney wystosował maila do Tima Cooka i pozostałych dyrektorów Apple'a oczekując, bo żądanie to za mocne słowo, a prośba jest sporym niedomówieniem, że Epic Games będzie miało własny sklep na równych prawach z App Store'em, a także będzie mogło wprowadzać system płatności konkurujący z tym od Apple. O szefie Epica można powiedzieć sporo rzeczy i sporo z tego prawdopodobnie jest prawdą, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest głupi. Choć na względzie ma interesy wyłącznie swojej firmy, w publicznych i oficjalnych wypowiedziach zabezpiecza się prawnie, jak i społecznie, a przynajmniej do pewnego stopnia. Nie bez powodu w swojej wiadomości wspomniał o zmianach dla wszystkich deweloperów. Przypadkowy nie był również tytuł samego maila. Tim prawdopodobnie już wtedy wiedział, na czym będzie opierał pozew, gdy wprowadzi zmiany w swojej aplikacji. I faktycznie kilka ruchów Apple udało mu się przewidzieć, na przykład gdy prawnicy próbowali wykazać, że Sweeney chciał specjalnych warunków dla swojej firmy. Nie uprzedzajmy jednak faktów, bo 10 lipca prawnik Apple odniósł się do tamtego czerwcowego maila i choć postulaty Tima były korzystne dla konsumentów i mniejszych deweloperów, to Douglas Vetter przytoczył kilka mocnych argumentów, a w tym również wykorzystał słowa samego Tima Sweeney w obronie sklepu Apple. To ostatnie akurat nie było trudne, bo szef Epica ma tendencję do opowiadania górnolotnych historii, które może i niosą pozytywne idee, ale mają małe odzwierciedlenie w praktyce. I to również praktyce stosowanej przez Epic Games. 17 lipca Sweeney w kolejnym mailu skomentował formalną odmowę Apple, podkreślając swoje niezadowolenie i zapowiedział gotowość do dalszego drążenia tematu. Następnie niecały miesiąc później, 13 lipca o 2 nad ranem, w kolejnym mailu zapowiedział, że Epic Games nie będzie dłużej przestrzegać umowy użytkownika ich platformy, ani nie będzie stosował się do restrykcji transakcyjnych. Dodatkowo wiadomość zakończył zdaniem, że jeśli Apple zablokuje Fortnite w sklepie, to Epic będzie zmuszony wejść w konflikt z firmą Tima Cooka na froncie twórczym, technicznym, biznesowym i prawnym. Tak długo, aż przyniesie to skutki, nawet jeśli konflikt miałby trwać kilka lat. Tim Sweeney poleciał tutaj pełnym Gandhim z cywilizacji, który na początku gry przyjaźnie się z tobą wita, a kilka tur później grozi wojną nuklearną. W sieci pojawiły się artykuły, że jest to wojna Goliatów toczona o pieniądze. Szczególnie w zagranicznej prasie przeczytamy, że bilionowa firma walczy z trylionową. Czasami takie kwiatki przedostają się do naszych publikacji. Nie ma to związku z tematem, ale skoro nadarzyła się okazja, to już o tym wspomnę. W Polsce stosujemy długą skalę liczebników głównych potęg tysiąca. Z kolei w USA czy Wielkiej Brytanii stosuje się skalę krótką. Zatem u nich bilion to 10 do 9, a w naszej byłoby to 10 do 12. Trylion jest jeszcze śmieszniejszy, bo u nas wyniósłby 10 do 18, gdy u nich oznacza 10 do 12. Zatem po polsku, Epic jako miliardowa firma wypowiedziała wojnę Apple, bilionowej firmie. To w dalszym ciągu bardzo dużo i może się okazać, że odważne zapowiedzi Tima Sweeney mogą się nie skończyć dla niego zbyt dobrze, bo twórcy iOS-a mogą zdecydowanie dłużej i więcej pieniędzy wydawać na prawników i po całej walce sporo im jeszcze zostanie. Ale wracając do tematu, Apple pozostawiło Epic Games otwartą furtkę. Wystarczy, że Sweeney usunie dodatkową metodę płatności, a Fortnite będzie mógł wrócić do App Store'u. Jednak w odpowiedzi na pozew, Apple zagroziło, że przestanie wspierać Unreal Engine na iOS. Nie tylko odbiłoby się to na Epiku, co na wszystkich deweloperach korzystających z tego silnika. Nie muszę nawet wspominać, że Epic na to odpowiedział kolejnym pozwem. W mediach Sweeney podkreślał, że walczy z Apple nie tylko dla siebie, ale również dla klientów i deweloperów. Jednak nie musiałby tego robić, gdyby w pierwszej kolejności nie rozpoczynał tej wojny. Podał również przykład próby wyszukiwania aplikacji Netflixa w App Store'ze i wskazywał, że pierwsze w wynikach pojawiają się reklamy TikTok. Ktoś szybko skontrował jego wypowiedź, wskazując, że w Google przy próbie wyszukiwania Unity Engine pojawiają się wyniki Unreal Engine. Sweeney tłumaczył się z tego, cytując słynne powiedzenie: "Don't hate the player, hate the game."
Próbowałem odtworzyć te same rezultaty wyszukiwania i wpisując Unity Engine w wyszukiwarce, zarówno na smartfonie, jak i na PC, otrzymywałem wyniki z Unity. Trudno mi powiedzieć, na ile prawdziwy był tamten post, ale skoro słynnie się z tego tłumaczył, to może coś faktycznie w tym było. W społecznościówkach Epic ruszył z kampanią Free Fortnite, parodiując starą reklamę Apple, w której tym razem to twórcy Maca stawiani byli w roli wielkiego brata. I wydaje się, że to degradacja, która dotyka każdą firmę, a słynnie zwyczajnie żałuje, że nie znajduje się w sytuacji Apple. Nie miejmy złudzeń, może w efekcie zaoszczędzimy parę groszy, ale tutaj toczy się walka o żerowiska. Choć nie wierzę w szczerość intencji Tima, to Apple też nie jest tutaj bez winy. Blokują cloud gaming, argumentując, że to naraziłoby ich użytkowników, gdy w rzeczywistości na ich platformę regularnie trafiają niebezpieczne apki, które zbierają wrażliwe dane o swoich użytkownikach. A parę dni temu zablokowali update Facebooka, w którym pojawiła się informacja, że Apple pobiera 30% z dokonywanych płatności. I kto wie, może faktycznie runie ta 30% bariera stosowana na platformach. Ważne, że w całej tej wojnie gigantów nie ucierpią deweloperzy pracujący na Unreal Engine. 28 sierpnia uprawomocniła się decyzja sądu, który orzekł, że Apple nie ma prawa odcinać wsparcia dla tego silnika. To jednak nie oznacza, że Fortnite wróci, ponieważ sąd był również zdania, że Epic sam wpakował się w kłopoty, ignorując umowę sklepu Apple. To pewnie dopiero początek prawniczej batalii i nic nie wskazuje na to, że klienci Apple'a będą mogli prędko skorzystać z najnowszej aktualizacji gry, która wyszła pod koniec sierpnia. Za to od kilku dni gracze mogą cieszyć się nową aktualizacją gry Grounded. Jest to nowy survival od studia Obsidian, w którym cała akcja toczy się w niedużym przydomowym ogrodzie. Czwórka bohaterów została zmniejszona mniej więcej do rozmiaru mrówki i będzie próbowała odkryć tajemnicę z piątego przeżytka, a także wrócić do normalnych rozmiarów. Gra, mimo że wyszła w Early Access, dobrze prezentowała się w zapowiedziach i materiałach recenzentów. Niestety nie da się dobrze ocenić mechaniki na podstawie samego streama. Ciemne elementy w cieście nie zawsze oznaczają, że jest ono z rodzynkami. Dlatego postanowiłem sam się przekonać, co upiekło dla nas studio Obsidian. Tytuł wymaga aktywnego konta Microsoftu, a jako że jest skierowany również do graczy na konsolach, menu reaguje nie tylko na kliknięcia myszy, ale też na skróty klawiszowe, które w moim przypadku uaktywniały się, gdy tylko zacząłem wpisywać swoje dane logowania. Gdy uporałem się z tą częścią, stanąłem przed wyborem, którym przeżytkiem będę chciał kierować. Nie ma tutaj kreatora, są gotowe postaci, a wybór jest równie atrakcyjny, co znalezienie dwutygodniowej już nieco zielonej kromki za chlebakiem. Modele zupełnie nie przypadły mi do gustu, a dodatkowo dają uczucie, jakby były wycięte z kolorowanki dla przedszkolaków. I to tych nierozumiejących koncepcji niewyjeżdżania za linię. Do tego momentu zdążyłem się już kilka razy upewnić, czy to na pewno tytuł od Obsidiana. Grounded ma strukturę zbliżoną do The Forest. Lokacja startowa daje nam kilka fabularnych podpowiedzi o tym, jak trafiliśmy w miejsce spawnu, by następnie zostawić nas na pożarcie lokalnym drapieżnikom. Jeśli masz pecha, gdzieś przy wyjściu ze spawnu będzie czekał na ciebie Wolf Spider, najsilniejszy drapieżnik w grze. Na forach pisały osoby, które na spawnie spotkały dwa duże pająki i to na najłatwiejszym poziomie trudności. Zatem gra ma zwyczajnie taki charakter i będzie bezlitośnie obchodzić się nawet z dziennikarzami. Może to tylko moje wrażenie, ale barwy w grze są na tyle jaskrawe, że nie pozwalają skupić wzroku na istotnych elementach otoczenia. Z kolei pole widzenia, mimo że w opcjach ustawione na 90, daje wrażenie, jakbyśmy świat podziwiali z pomiędzy czyichś pośladków. Przez pierwsze półtorej godziny myślałem tylko o tym, którą opcją będę mógł dokonać najszybszego zwrotu na Steamie. Interfejs początkowo wydaje się mało czytelny i nieintuicyjny. To dotyczy również domyślnych ustawień klawiszy. Deweloperzy uznali, że dobrym pomysłem będzie ustawić rzut trzymanym przedmiotem pod klawiszem R. Nie zliczę, ile razy walcząc z pająkiem, zamiast sięgnąć po kolejną strzałę, cisnąłem w niego łukiem. Wstyd też się przyznać, ile razy próbowałem przeładować młotek i w efekcie oglądałem, jak znika gdzieś w kępie trawy. Komunikat o ukończeniu części fabularnej można dostać w zaledwie kilkanaście minut od rozpoczęcia gry, a składają się na nią dwa przyciski, jeden mini quest i krótki spacer w kierunku najwyższego drzewa w ogrodzie. Po świecie są rozrzucone audiologi i sekretne notatki. Znalezienie wszystkich może zająć nawet 30 godzin. Są krótkie i uzupełniają historię prowadzącą do zmniejszenia bohaterów. Niestety jak na tę chwilę nie stanowią elementu głównego questa. Jako że gra wyszła niedawno w Early Access, pomijam błędy w teksturach i obiektach. Jest ich trochę, jednak całkowicie nie psują rozgrywki. Natomiast system budowania w Grounded jest niemal magiczny. Podobnie jak w The Forest mamy możliwość stawiania planów budowy, które później wypełniamy materiałami. Często jednak będziemy napotykać takie kwiatki, w których część budowy będzie się utrzymywać w powietrzu tylko dlatego, że jest połączona z niewybudowanym planem innej struktury. Czy Grounded jest grą złą? Nie, jest grą nieukończoną. Ma jednak spory potencjał. Pod koniec drugiej godziny grania dopadła mnie tak wyczekiwana imersja, gdy nocą próbowałem znaleźć drogę do swojego obozu. Zauważyłem wtedy, że gra posiada rewelacyjne dźwięki tła. Odgłosy owadów sprawiały wrażenie, jakbym znajdował się w dżungli. Jednak szczekający w oddali pies czy dźwięk przejeżdżającego samochodu przypominał, że akcja dzieje się w ogromnym z mojej perspektywy ogrodzie. Świetnie dobrana jest również muzyka, która nie konkuruje z odgłosami natury, a wręcz je uzupełnia. Zmienia się jedynie w sytuacji,
gdy jesteśmy atakowani. Barwne tło nie jest fasadą, dającą jedynie złudzenie żywego świata. Choć w grze ekosystem jest jeszcze bardzo prymitywny, znajdziemy polujące na siebie insekty, grasujące wieczorami w trawie pająki oraz mrówki buszujące w naszych skrzyniach, jeśli się odpowiednio nie odgrodzimy. Możliwości płynące z konwencji bycia zmniejszonym do rozmiarów mrówki wydają się być ograniczone wyłącznie wyobraźnią twórców. Progres naszego przetrwania zależny jest od materiałów, które uda nam się zdobyć. Początkowo budowle i narzędzia tworzymy z kamyczków, źdźbeł trawy i łodyg mleczy. Dalej popychani jesteśmy w kierunku bardziej responsywnych przeciwników, by ostatecznie móc zmierzyć się z pająkami. I całe szczęście, że w grze jest tryb dla osób z arachnofobią, bo pająki w Grandet przerażają nawet gdy nie ma się z nimi związanej fobii. Ogród podzielony jest na charakterystyczne strefy. Są podziemne tunele, wielki dąb, zalana część ziemi przez zraszacze, która pełni odpowiednik bagien, wielka butla otoczona toksyczną chmurą, krzaki z jagodami i kilka innych obszarów, które stopniowo zaczną zapełniać się odpowiednim rodzajem owadów. W każdym z tych miejsc poza surowcami znajdziemy również ukryte znajdźki, które wpłyną na wygląd interfejsu, będą jakimś elementem ekwipunku lub easter eggiem czekającym na odkrycie przez graczy. W grze jest również system questów, który pozwala odnaleźć te ukryte przedmioty, a także poznać plany nowych budynków i części wyposażenia. Z kolei w najnowszym patchu został dodany kruk. Do gracza jest nastawiony neutralnie, nie da się go sprowokować rzuconym kamieniem, ani igłą z ostu strzeloną mu w oko. Dodatkowo ma pole siłowe, które uniemożliwia zbliżenie się do niego. Ptak najlepiej wygląda z daleka i ewidentnie wymaga dopracowania, ale wraz z nim do gry dodane zostały pióra, dzięki którym bohaterowie nie będą musieli już spać na podłodze. Graczom przedstawione zostały również skille, te jednak początkowo są poukrywane i jedynie wykonywanie odpowiednich czynności daje szansę na ich odkrycie, a także dalsze levelowanie. Jest to dużo przyjemniejszy i bardziej imersyjny sposób wzmacniania bohatera od systemu punktowego. Jednak ze wszystkich ostatnich zmian i poprawek największe wrażenie zrobiło na mnie pływanie. Animacje postaci są bardzo dobre, a moment przejścia z wody na powierzchnię jest niemal perfekcyjny. Jednak nie zmienia to faktu, że w grze panuje jeszcze bałagan i można by ją owinąć żółto-czarną taśmą z napisem w budowie. Tytuł tworzony jest przez grupę 12 osób, a lider projektu Adam Brenneki na początku sierpnia pojawił się w wywiadzie na kanale Legion Gaming. W sekcji przeznaczonej na pytania od fanów ktoś zapytał o dodatkowe możliwości finansowego wspierania deweloperów. Nie rozumiem, skąd biorą się tacy ludzie, którzy proszą o DLC i mikrotransakcje do gry, która jeszcze nie została ukończona. Taka oferta to prawie jak obracanie się tyłem do rozjuszonego byka. Gdyby się przyjęła, byłaby to kolonoskopia, którą byśmy wszyscy zapamiętali na długo. Brenneki na szczęście zaznaczył, że strona finansowa nie jest problemem, za to liczy się dla nich feedback i sugestie związane z kierunkiem rozwoju gry. O tym, że słuchają graczy, może świadczyć ich pierwszy większy patch. I choć zwykle lepiej unikać tytułów Early Access, to może być okazja do uczestniczenia w procesie rozwoju takiej gry, którą sami będziemy chcieli zagrać. Grandet to piękny mały świat, który ma potencjał, by konkurować z innymi dużymi tytułami. Jednak na tę chwilę odradzałbym zakup każdemu, kto liczy na pełne survivalowe doświadczenie. W grze czuć się będziesz bardziej jak tester. Lepiej poczekać rok lub chociaż kilka miesięcy, pozwalając, by do gry trafiło więcej ciekawych mechanik, a świat wypełnił się większą liczbą gatunków zwierząt. Dodatkowo na horyzoncie pojawił się dawno zapomniany już Smallland, zapowiedziany w 2017 roku, który prawdopodobnie stanowił inspirację dla Grandet. Przy dwóch bardzo podobnych produkcjach czasem lepiej jest zaczekać i wybrać to, co będzie nam bardziej odpowiadało. I tyle dzisiaj ode mnie. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Jeśli uważasz, że jest jakiś temat, który powinienem poruszyć, daj znać w komentarzu lub na naszym Discordzie. Szerując i lajkując film pomagasz w rozwoju naszego kanału, tak więc za to szczególne dzięki. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. 17 maila Sweeney's... Tak, skomentował Lipiec. Pod koniec czerwca Sweeney wystosował maila do Tima Kupa i Nie. Tim prawdopodobnie już wtedy wiedział, na czym będzie pozew. Sweeney chciał specjalnych warunków dla swojej aplikacji, dla swojej firmy. Ogród podzielony jest na charakterystyczne strefy. Są podziemne tunele, wielki dąb, zalana część ziemi przez zarasace. Następnie niecały miesiąc później, 13 lipca o 2 nad nanem, Epic będzie zmuszony wejść w konflikt z firmą... Kurde, pies...